Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale po raz kolejny i zapraszam Was na odcinek z przeglądem wszystkich moich palet marki Affect, polskiej marki. Jakiś czas temu pytałam Was na Instagramie, czy macie ochotę zobaczyć taki zbiorczy film o moich paletach właśnie marki Affect. No i stwierdziliście, dawaj, no to daję. Od czego zacznę? Wszystkie palety dostępne są oczywiście z sprzedaży internetowej, a także stacjonarnie w drogerii Contigo. Wszystkie są wykonane z kartonu, no takie fajne kartonikowe opakowanie i wszystkie poza jedną, także nie wszystkie, nie posiadają lusterka. I tutaj w tych paletach jest 10 cieni, natomiast w tej palecie, uśmiecham się już od razu, chyba wiecie dlaczego, prawda, jeżeli jesteście ze mną na bieżąco, jest 14 cieni. Także zacznijmy, tak jak wspomniałam, a może i nie wspomniałam, mam 5 palet, no i omówimy sobie oczywiście każdą z osobna, chociaż jeżeli chcielibyście wiedzieć coś więcej, no to rzecz jasna, jest film na kanale o każdej z tych palet. No już bez zbędnego przedłużenia sobie zacznijmy. Skoro chwyciłam tę paletę, no to zacznijmy sobie od niej. Jest to Affect Smoky and Shiny, która wygląda następująca paleta cieni prasowanych. Otworzę i od razu wspomnę, że wykorzystałam dwa cienie z tej palety, żeby wykonać dzisiejszy makijaż. I są to cienie SS10 oraz SS8, no takie są oznaczenia, poczynając od jedynki. Jeżeli chodzi o to, co tutaj się znajduje i jaka jest kompozycja, to moim zdaniem jest to bardzo ciekawa kompozycja, jeżeli patrzę właśnie na te kolory, bo ona jest bardzo inspirująca. Mamy tutaj kilka cieni matowych, natomiast przewaga jest cieni metalicznych. Raz, dwa, trzy, cztery. Halo, czy ja dobrze liczę? 4 cienie matowe, pozostałe cienie to metaliczne. Jeżeli chodzi o te błyski, no to najciekawszymi moim zdaniem błyskami z tej palety są SS9 oraz SS5, czyli 5 i 9. To jest w ogóle taki bardzo ciekawy kolor, taki bardzo głęboki, szmaragdowy. Także jak najbardziej, to są takie błyski do sztosowe. Oczywiście nie są to turbopigmenty, no i oczywiście myślę, że warto o tym wspomnieć już na samym początku, że to turbopigmenty nie są. A jeżeli chodzi o tematy, no to one się sypią. Ten się sypie właściwie niemiłosiernie, no ale coś za coś, no bo pigmentacja jest rewelacyjna. Moim zdaniem przy pomocy tej palety można wykonać zarówno makijaż dzienny, jak i makijaż wieczorowy, jak i makijaż kolorowy, no bo jak widzicie, mamy tutaj cienie po jasnej stronie mocy, po ciemnej stronie mocy, coś do zewnętrznego kącika, wewnętrznego kącika. Można nawet tych cieni używać jako rozświetlacz, oczywiście taki słabszy, no ale też coś tam nam rozświetli, coś się będzie działo. Natomiast ja jestem zakochana w tym cieniu, moim zdaniem on jest cudowny i nie mam, wydaje mi się, w swojej kolekcji, a mam pokaźną kolekcję, takiego cienia, który odpowiadałby kolorystycznie właśnie temu SS4. Także ja jestem z tej palety zadowolona, solidnie napigmentowana, ładnie się ze sobą cienie nie łączą. Ciekawe błyski, natomiast są to takie metaliczne błyski. Tutaj jest mowa, że te maty są satynowe, takie aksamitne. No mogę się z tym zgodzić, bo te maty nie są suche, natomiast sypią się, aczkolwiek da się wykonać makijaż facjaty najpierw, a później po prostu sobie ten osyp zniwelować, także jak najserdeczniej Wam polecam tę paletę. Kolejna paleta, tutaj się uśmiecham, no bo to jest kolorowa paleta, no i głupio mi by było tutaj się, wiecie, nie uśmiechać i nie kręcić przy okazji, no bo wiadomo, że to ja. No bo patrzcie na tę paletę. Oczywiście pokazuję Wam, jak wygląda sytuacja zewnętrzna. Jest to paleta, która zwie się Provocation i jeżeli chodzi o wnętrze, no to wygląda ona następująco, czyli ona jest po kolorowej stronie mocy, no bo jak widzicie, dosyć się tutaj dzieje i to jest właśnie, ta paleta jest właśnie dla osób, które się interesują kolorami, które lubią kolor, ale to jest taki kolor jeszcze, wiecie, który można jakoś ogarnąć przy pomocy tutaj na przykład tych cieni bardziej dzienniaczkowych. Tę biel mam tutaj w kąciku zewnętrznym dzisiaj, także możecie przypatrzeć się, jak ona wygląda. Jest to troszeczkę suchy cień i powiem Wam, że mnie jednak bardziej odpowiada ta biel w palecie Anastazji we współpracy z Alicą Edwards. Zresztą to jest jedyna paleta Anastazji, którą w tym momencie posiadam. Jeżeli chodzi o te błyski, no to również tak samo jak w tamtej palecie. Nie ma tutaj moim zdaniem żadnej różnicy. Być może ten błysk i ten błysk są troszeczkę bardziej, zresztą zrobię Wam takie o
słocze na szybciutko. Są troszeczkę bardziej widoczne, ale wydaje mi się, że to jest to samo, czyli jest to taki metaliczny błysk, ale no nie jest to nic oślepiającego. Mamy tutaj przewagę znowu błysków, no bo są tylko trzy kolory matowe. Faktycznie są solidnie napigmentowane, bardzo fajnie się z nimi pracuje, także rzekłabym, że mimo, że to jest paleta kolorowa, to jednak ona jest taka troszeczkę wyważona. Także dla osoby, która chciałaby spróbować bawić się kolorami, no to jak najserdeczniej polecam. Ja jestem zadowolona z tej palety, także kolejna paleta, po którą warto sięgać. Kolejna paleta to paleta Evening Mood. Bardzo mi się podoba okładka. Teoretycznie pewnie powinna mi się podobać również ta następna, którą Wam pokażę, ale ta mi się podoba. Najbardziej fajnie się kolory przenikają. Tutaj również jest naklejka, że powstała we współpracy z Karoliną Matraszek, rzecz jasna. Zaraz pokażę Wam wnętrze i tak oto ona wygląda. Także troszeczkę koloru z przewagą i naciskiem właśnie na kolor, ale też jest troszeczkę właśnie czegoś takiego, czego można użyć w makijażu dziennym, czyli te tutaj EW od Evening, tak mi się wydaje. Tutaj i ten kolor czerń. No to oczywiście do makijażu dziennego. Ten kolor jest bardzo ciekawy. Troszeczkę takiego burgundu, troszeczkę czerwieni, troszeczkę brązu. No cóż, no bardzo fajny kolor, jak najserdeczniej polecam. I ten również jest ciekawy, taki troszeczkę herbaciany, troszeczkę malinowy. Ładnie się ze sobą łączą. Jeżeli chodzi o ulubiony cień, mój ulubiony cień z tej palety, no to zdecydowanie to jest ten pomarańczowy. Natomiast ja jakoś nie sięgam po tę paletę tak często. Dlaczego po nią nie sięgam? No bo jak patrzę na nią, to jednak jest więcej tutaj matów. Ja wiecie, jestem po błyszczącej stronie mocy, a tutaj mamy aż raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem matów z 10 i jest tylko trzy błyski. Także no dlatego tak jest. Natomiast czerń jest świetna. Nie ma tutaj beżowego cienia i w żadnej z tych palet nie ma beżowego cienia. Także jeżeli Wy wolicie, na przykład wiecie, żeby to była taka paleta kompletna, ja uważam, że to jest paleta kompletna, tylko po prostu trzeba na nią inaczej spojrzeć, także no i wtedy łatwiej nam się będą kolory łączyć i łatwiej będzie coś nam takiego stworzyć. Także jak wspominałam, palety te moim zdaniem wszystkie są bardzo dobrze przemyślane, no bo jest trochę koloru, ale jest również troszeczkę, no... Widzicie tutaj, że to są spokojniejsze barwy. Także no można się przekonać do tych kolorów, po prostu używając ich do akcentów. I paleta kolejna, Party All Night. Uwielbiam tę paletę. No już mi się sama morda śmieje. Mój ulubiony cień z palety, który nie wiem, czy Wy to widzicie, ale on już troszeczkę sięga denka. To jest cień Green Eye. Tutaj w odróżnieniu do tamtych poprzednich palet, no to cienie mają nazwy. Green Eye i Lime to są moje ulubione cienie z tej palety. Uwielbiam również tę szarość, bo ona jest taka trochę niebieska, zielona, taka dosyć nieoczywista, rzekłabym. Natomiast kolor, który mnie tutaj zawiódł, to jest kolor Vampire. Ja byłam przekonana, że to jest coś takiego, co łatwo nałożę, szybko i będzie taki bardzo intensywny kolor. Natomiast trochę mi z tym kolorem nie wychodziło, a pokażę Wam na swatchach, jaki on jest szaleńczo napigmentowany. No patrzcie, te błyski również są, o, są spoczko. Są bardzo spoczko, ale oczywiście nie jest to błysk turbo pigmentu, a jeżeli chodzi o maty, no to może Wam pokażę ten tutaj. No patrzcie, no są solidnie napigmentowane. Tutaj, może też dlatego ja bardziej lubię tę paletę, no bo tutaj jest więcej błysków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem błysków i trzy maty z tego, co tutaj widzę. Chociaż te maty uwielbiam, również się pyli, formuła jest ta sama, nie widzę tutaj żadnych większych różnic. No i... kolejny raz kartonikowe pudełeczko, więc no nic mi się z nią tutaj nie działo. I ostatnia paleta, którą mam w swoim asortymencie, która była paletą roku. No i zapewne o tym wiecie, jeżeli jesteście na bieżąco, to jest paleta, która nie jest przyjemna dla oka. Także jeżeli, no, jeżeli miałabym mówić po prostu o tym, jak ona wygląda. No bo ona miała bliskie spotkanie z podłogą, jeden cień odjechał w siną dal. No i lusterko też odpłynęło w siną dal. Znaczy jeszcze nie odpłynęło, no ale jest w dosyć takim stanie, powiedziałabym, poważnym. Także jeżeli macie wysoko rozwinięte poczucie estetyki, no to może już teraz wyłączcie, bo ona jest naprawdę tak skatowana, bo ja jej cały czas używam i po prostu to jest paleta, po którą sięgam niemalże codziennie, więc no wygląda jak wygląda, próbowałam ją czyścić, ale na razie bez większych sukcesów i jest to paleta Affect in the Spotlight, która powstała we współpracy z Pro Makeup Academy. Także no, czy ja muszę mówić, że jest to jedna z moich ulubionych palet? No rzecz jasna jest.
Jeżeli chodzi o mój ulubiony kolor z tej palety, to jest Melon Smoothie. Jest to taki bardzo nieoczywisty kolor, no bo on wygląda teoretycznie na różowy, na taki sorbetowy kolor, faktycznie na kolor smoothie, ale jak się go aplikuje na powiekę, no to moim zdaniem on troszeczkę tak ciemnieje. I wygląda bardzo ciekawie później, troszeczkę neonowo, troszeczkę pomarańczowo, także jak najbardziej. Oczywiście korzystam również z czerni, ten niezmiennie szukam zamienników tego cienia. Ten tutaj Master troszeczkę jest podobny do cienia na nas, palety Abstrakcja. Ja porównywałam oczywiście te dwie palety, jeżeli chcielibyście wiedzieć, no to odsyłam Was do tamtego filmu. Jeżeli chodzi o najsłabsze ogniwo tej palety, no to moim zdaniem jest to cień Juicy Plum. Miałam z nim problemy, ale wiecie jak to jest z fioletami, nigdy nie wiadomo, to są czasami gagatki. Jeżeli chodzi o błysk, no to tego błysku tutaj nie posiadam już, no bo... Ale powiem Wam, że on jakoś tak szczególnie mnie nie wzruszył, zwłaszcza, że to jest jednak brąz, także no nie, jakoś tam się nim nie zachwyciłam. I tutaj jest jeden, o, może Wam pokażę. Tutaj jest jeden taki bardzo ładny błysk, taki morski, który zwie się Maldives. Przepiękny. Także jeżeli miałabym Wam radzić, którą paletę kupiłabym jako jedną, jedyną, jeżeli miałabym właśnie kupić paletę marki Affect, no to właśnie ja bym postawiła na tą In The Spotlight. Nie tylko jest tutaj więcej kolorów, jest tutaj lusterko, są tutaj maty i jest przewaga matów, a jednak rynek pokazuje nam, że w większości wybieramy maty do naszego makijażu. Tak jest. Także o, patrzcie, już znowu ją pobrudziłam. O, patrzcie. No, łamaga roku, ciamajda roku, to po prostu ja. Także jeżeli miałabym porównywać jakość tych cieni, jakość właśnie cieni w paletach, no bo o nich dzisiaj mowa, no to rzekłabym, że one są takie same, chociaż moim zdaniem odrobinę lepsza jakość jest właśnie w tej palecie Affect in the Spotlight. Także jeżeli miałabym radzić jedną, jedyną paletę, no to wybieram tę. Jeżeli miałabym porównać jakość cieni do innych cieni dostępnych na rynku, no to moim zdaniem jakość jest porównywalna właśnie z Glam Shopem. Chociaż w Glam Shopie w tych nowych dziewiątkach, no to bardziej się sypią te kolory, wiecie, tam jest pigment po prostu pokaźny, potężny, przeogromny, no nie wiem nawet jak określić, to jest no dynamit, petarda i tak dalej. A tym cieniom no nie mam nic do zarzucenia, poza tym tak jak wspominałam na początku, że no błysk no tutaj jest nie do dopracowania, chociaż są to cienie metaliczne, więc czego ja się tutaj czepiam, to nie są żadne brokaty, to są cienie metaliczne, więc teoretycznie one nie mają dawać oślepiającego błysku, natomiast ten cień jest widoczny. Jasnych cieni, jasnych metalików można z powodzeniem używać jako rozświetlacza, co też jest bardzo fajne, no bo w jednej palecie możemy umalować i oczy, twarz może niekoniecznie. Chociaż tymi niektórymi brązami, ja tutaj nawet czegoś spróbowałam do brwi. Nie wiem, czy teraz mogę ogarnąć ten kolor. Halo, halo, wychodzę zapewne z kadru. Nie mogę znaleźć teraz tego koloru. Wydaje mi się, że tego koloru kiedyś próbowałam do brwi i bardzo, bardzo fajnie się sprawdził. Także polecam. I coś tu jeszcze miałam Wam powiedzieć. No nie pamiętam w tym momencie. A, i do konturowania nawet można tutaj sobie coś wybrać. Tamten może był chłodniejszy, więc faktycznie. Także taka paleta naprawdę wszechstronna. Jedyne co, to nie ma lusterka. Jeżeli Wam to przeszkadza, to tylko w jednej, jedynej palecie ono jest. No i to by było na tyle w dzisiejszym filmiku. Mam nadzieję, że miło i pożytecznie spędziliście ze mną czas. Dajcie koniecznie znać, która z palet Was zainteresowała. Jeżeli Was zainteresowała, no to odsyłam Was oczywiście do szczegółowego testu i dajcie mi znać, o jakiej palecie być może ja nie wiem i powinnam ją mieć w swoim asortymencie. Ja oczywiście słyszałam wiele dobrego również o palecie do brwi, z tego co mi się teraz kojarzy. No i o paletach, jak one się nazywały? Pure Passion i Harmony? Jakoś tak. Jak przekręcam, no to oczywiście poprawcie mnie w komentarzach. Natomiast jest to taka kolorystyka, wiecie, raczej spokojna. A czy tutaj spokojnie jest na powiekach? No raczej nie. Jeżeli chodzi o ten dzisiejszy błysk, to nie wspominałam, to jest oczywiście Chaos z palety Tulmina z Glam Shopu. Ja się już naprawdę z Wami żegnam i dziękuję serdecznie za oglądanie. No i co, widzimy się już niedługo. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć!